Na początek trzeba oddać głos właśnie Janowi Kasjanowi, też nie, świętemu. I on mówi tak. Nasza kolejna walka jest przeciw wadzie, którą Grecy nazywają akedia, a którą my możemy określić jako otępienie albo niepokój serca. Podobna do smutku, wystawia na próbę przede wszystkim samotników i jest nieprzyjacielem, który atakuje najczęściej tych, co mieszkają na pustyni. Tyle Jan Kasjan. Można było powiedzieć, że w klasycznej Grecji akedia, to tym terminem określało się, tak jak słyszeliśmy, czy akedia, osłabienie zainteresowania, osłabienie uwagi, osłabienie jakiejś troski. I ona była uważana kiedyś za podstawową chorobę mnichów. Poczynając od jej słynnego opisu podanego przez Ewagriusza. I posłuchajcie teraz tego, co Ewagriusz no właśnie mówi. Demon Acedii, nazywany także demonem południa, jest najuciążliwszy spośród wszystkich demonów. Nachodzi mnicha koło godziny 4 i osacza jego duszę aż do godziny 8. Najpierw sprawia, że słońce zdaje się poruszać zbyt wolno lub wręcz nie poruszać wcale, a dzień tak się dłuży, jakby miał 50 godzin. Następnie przymusza mnicha, aby ciągle wyglądał przez okno i wybiegał z celi, by wpatrywać się w słońce, jak daleko jeszcze do godziny 9, albo by rozglądać się tu i ówdzie, czy któryś z braci nie nadchodzi. Wzbiera w nim wreszcie nienawiść do miejsca, w którym mieszka, do takiego życia i do ręcznej pracy. I podsuwa myśl, że zanikła miłość wśród braci, a nie ma nikogo, kto by go pocieszył. A jeśli jest ktoś, kto w owych dniach zasmucił mnicha, to tym także posługuje się demon, by zwiększyć jego nienawiść. Sprawia, że opanowuje go tęsknota za innymi miejscami, w których łatwiej znaleźć to, co konieczne do życia, i rzemiosło, które wymaga mniej wysiłku, a przynosi więcej korzyści. I dodaje, że podobanie się Panu nie jest zależne od miejsca. Wszędzie bowiem, mówi, można wielbić Boga. Do tego wszystkiego dołącza wspomnienie bliskich i dawnego życia i ukazuje, jak długi jeszcze żywot go czeka, stawiając jednocześnie przed oczy trudy ascezy. I jak się to mówi, próbuje różnych sztuczek, aby mnich, pozostawiwszy cele, uciekł z placu walki. Żaden inny demon nie podąża za demonem Acedii. Tak więc po wygranej walce ogarnia duszę uspokojenie i niewysłowiona radość. Tyle Ewagriusz. To jest właśnie mocne. Można by było powiedzieć, skoro jest to typowa przywara, choroba mnichów, czy powiedzmy tak, to dlaczego o niej cokolwiek mówić do ludzi świeckich, jeszcze do miłych, młodych ludzi, nie? Dlaczego o tym, cokolwiek o tym mówić? Ano dlatego, że w głębi ta choroba, ten demon może dotknąć każdą osobę. A nawet wielu ludzi, popatrzcie, dzisiaj zadaje sobie pytanie, czy acedia nie jest przypadkiem największą chorobą naszych czasów. O sobie trzeba naprawdę to pytanie zadać. Czy ona najmocniej nie dotyka współczesnego człowieka? Co dotyka? Pokusa, którą ludzie znają od zawsze. Jakby można było powiedzieć. Ale ona dzisiaj staje się częstsza i bardziej intensywna. I to gdzie? W tym świecie, w którym my żyjemy. Zwłaszcza w świecie zachodnim. Bo popatrzcie, tam gdzie nie jesteśmy nękani głodem, gdzie pojawia się właśnie miejsce dla potrzeb i pragnień, które wykraczają poza te podstawowe. I one mają w sobie pewien taki element nienasycenia. Zauważcie, czego ludzie dzisiaj pragną. Nie? Już nie wystarczy chleb, masło, nie wystarczy takie podstawowe jedzenie, nie wystarczy jeden telewizor, trzeba mieć kilkanaście, nie wystarczy dzisiaj, to jeszcze trzeba mieć lepszy, najnowszy model i tak dalej. Takie jakieś nienasycenie. To jest na takim poziomie podstawowym, ale jeszcze taki poziom duchowy, nie? A popatrzcie jeszcze na inną kwestię. Kiedy dzisiaj próbuje się, czy posłuchajcie raczej, wyjaśnić wzrost liczby samobójstw we wszystkich grupach wiekowych, coraz silniejsze i coraz wyraźniejsze właśnie jest wołanie o pomoc w uśmierceniu samego siebie. Dlaczego? Dlatego, żeby uniknąć cierpienia, eutanazja. Jak się usuwa śmierć z powodu no właśnie trudnej do zniesienia i powagi tej rzeczywistości śmierci, usuwa się ją poza nawias. Nie ma dzisiaj tak, że o śmierci się mówi otwarcie. Nie ma tak, że ludzie tak jak kiedyś umierali w domach otoczeni bliskimi. Nie, dzisiaj w samotności, w sterylnych salach szpitalnych, tudzież w hospicjach, z dala czasem od rodziny. Dzisiaj to wszystko gdzieś się próbuje odsunąć. Nie? I tutaj, kiedy jak się na to popatrzy, to trzeba, myślę, postawić sobie
to te diagnozę współczesnego społeczeństwa i kultury i przyznać, że żyjemy w społeczeństwie niszczonym depresją, że żyjemy w społeczeństwie dotkniętym przez acedię. Takie ciemne zło, które blokuje dynamizm miłości, dynamizm kochania i bycia kochanym. Bo o to tutaj mniej więcej też chodzi. Zauważcie, że pierwsze symptomy acedii to przygnębienie, zniechęcenie, to załamanie takie, znużenie, niesmak, nuda, brak chęci do życia, to takie otępienie, które może przejawić się w ciągłej senności. Można by było jeszcze tak długo wymieniać tutaj jeszcze inne sprawy. Ona jest takim znużeniem, które właśnie jakby określił w pewien sensie Sartre. Jest ogarniającym nas poczuciem bezsensu. Czymś, co tak niebezpiecznie zbliża się do stanu depresji. Nie? To jest takie uczucie, które ociera się o rozpacz, ponieważ prowadzi do tego, że nie widzi się już żadnej możliwości sensu. Żadnego sensu. Nie widzi się możliwości wybawienia. I może ona się przeobjawić w jedną z najbardziej niszczycielskich chorób. Dzisiaj obserwowaną bardzo mocno. Może to jest język obrazowy, ale tak sobie to nazwijmy. Obojętność. Dzisiaj ludzie stają się coraz bardziej obojętni. Coraz mniej wrażliwi na drugiego człowieka. Coś coraz bardziej właśnie tak się gdzieś to dzisiaj tutaj w jakimś sensie dzieje. I jedno takie, myślę, bardzo ważne zdanie. Zauważ, że przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność. Przeciwieństwem życia nie jest śmierć, ale obojętność. To tutaj słowa są to Eli Wiesel. I myślę, że to jest prawda. Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, ale obojętność. Na miłość drugiego, na jego cierpienie, na ból, na to, co przeżywa, obojętność na to, że na przykład gdzieś się tam stacza, nie ma nikogo, kto by zwrócił na niego uwagę. Obojętne, zimne serca. Przeciwieństwem właśnie tutaj życia także jest obojętność. To myślę, warto sobie też uświadomić. Ciekawe zdanie, lekka metafora powiedzmy, ale tak to jest, nie? I Ewagriusz mówi też o acedii jako o osłabieniu duszy. I to taki paraliż duszy, nie? Ona jest jeszcze, idąc dalej, jest płytkością taką, jest smutkiem, jest brakiem wytrzymałości, brakiem głębi. Dzisiaj coraz więcej płytkich ludzi żyje. O tym za chwilę sobie też warto powiedzieć. Jest niezdolnością do wytrwania w jakimś miejscu bądź w jakiejś pracy. Zauważmy, ilu ludzi dzisiaj właśnie co chwilę zmienia kierunek studiów. To nie jest mój kierunek, nie ma. Szukają do pięćdziesiątki swojego powołania. Nie zagrzeją miejsca ani tu, ani tam, tylko właśnie tu trzeba gdzieś co chwilę do przodu, co chwilę gdzieś trzeba uciekać. Nie? To jest właśnie jeden z takich objawów. Nie? Człowiek chory na acedię ma problemy z koncentracją, nie potrafi brać rzeczy na serio, nie umie pójść do końca, czyli wziąć odpowiedzialności na siebie tak na serio. Nie potrafi pójść do końca, nie potrafi w pełni zrealizować tego, czego się podejmuje. I to jest ważne z tą przestrzenią, nie potrafi być tu i teraz, ale jest zawsze gdzie indziej. Myślę, że coś takiego w jakimś kontekście, nawet w jakimś sensie możemy zaobserwować w świecie. Nie? I w korzeniach ta acedia jest brakiem wytrwania, brakiem oddania się, brakiem otoczenia opieką. Ktoś, kto doznaje acedii, marzy o czynieniu dobra poprzez to, że podejmuje się dobrych rzeczy, ale w rzeczywistości chce się tylko rozerwać. Są tacy ludzie właśnie, którzy dla poprawienia sobie samopoczucia, dla jakiejś właśnie tylko opinii, a czasem dla rozrywki, czynią dobro. Nie ze względu na Pana Jezusa, nie ze względu na same dobro, ale ze względu na samych siebie. Bo ja się muszę dowartościować, bo ja się muszę gdzieś tam właśnie podbudować, podpompować lekko. Albo w ogóle na co robić, to sobie coś dobrego zrobię. Nie? I to jest to, nie? Ewagriusz zauważa też ponadto, że opanowany przez acedię wymawia się odwiedzinami chorych, a w istocie jednak uskutecznia własny cel. To jest dziwne zdanie dosyć, nie? Ale zauważmy, że
jest mu to na rękę, że ktoś go tam odwiedza, bo nie może nic zrobić. Ile jest takich sytuacji, w których my, nie chcąc się czegoś podjąć, szukamy jakiejś wymówki. I dobrą wymówką jest to, nie, że ja na przykład pójdę gdzieś tam odwiedzić chorych, zamiast robić to, co do mnie należy. Pójdę po prostu w jakimś sensie coś zastępcze dobro będę robił, zamiast zająć się tym, co do mnie należy. No tak, rzecz ujmując już w tym sensie takim bardzo zabawnym, no to jak masz się uczyć w sesji, to pokój masz wysprzątany totalnie, pranie zrobione, wszystko. Robisz wszystko, żeby się nie uczyć, tłumacząc sobie, że robisz coś dobrego, nie? W tym sensie. Uciekasz od istoty tego, co jest dla ciebie najważniejsze. Ktoś taki ucieka i zaczyna właśnie robić zastępcze dobro, coś innego. Wymawiam sobie właśnie, że wmawiam, że jestem dobry, tak, robię, bo tam się czymś zaopiekowałem, zrobiłem, nie? Ale tego, co miałem zrobić, tego, co do mnie należy, po prostu nie zrobiłem, nie? I tutaj, idąc też za ojcami pustyni, właśnie Acedia jest tą wspólniczką smutku, to jednak różni się od niego, bo nie wypływa z jakiejś ściśle określonej, konkretnej motywacji. To jest taki popęd śmierci, który tak napełnia człowieka zmęczeniem, zniechęceniem do życia rozumianego całościowo. Jest taka postawa, nie chce mi się, nie mogę, nie dam rady, zniechęcenia, takie. To jest właśnie tego typu kwestia. Nie? Myślę, że warto to też w jakimś sensie wiedzieć. I powoduje zawalenie się budowli własnej osoby i wywołuje też taką niechęć do przestrzeni, w której człowiek się znajduje, w której żyje. Poczynając od własnego ciała, nie? Człowiek chciałby zmienić skórę. Tak można by to było określić. Typowa reakcja na pojawienie się acedii polega na czym? Na tym, że zjawia się pragnienie ucieczki z miejsca, w którym się zwykle przebywa, z którym się zwykle jest, nie? Czuje się człowiek zamknięty we własnym życiu, własnej egzystencji, jak w pewnym więzieniu, jakby siedział w jakimś więzieniu, jakby w jakimś czasie pośrednim dramatycznie był pozbawiony dróg wyjścia. Nie? I myślę, że warto znowu posłuchać tu Ewagriusza o wiele bardziej. I to też jest dosyć tutaj takie konkretne. Wzrok uległego Acedii tkwi ciągle w oknie, a jego umysł wyobraża sobie odwiedzających. Zaskrzypiały drzwi, ów wyskoczył, usłyszał głos, wychylił się przez okno i nie odejdzie stąd, aż siedząc zdrętwieje. Opanowany przez acedię przy czytaniu wciąż ziewa i łatwo wpada w senność. Przeciera oczy i przeciąga się, to znów odwracając oczy od księgi, spogląda na ścianę, znowu obraca się i czyta nieco i kartkując bada dokładnie końcówki wypowiedzi. Liczy kartki, ustala liczbę rozdziałów, gani pismo i zdobienie. Wreszcie zamyka księgi, kładzie pod głowę i wpada w sen niezbyt głęboki, ponieważ głód w końcu budzi jego duszę i ulega ona swoim własnym troskom. On, opanowany przez acedię mnich, jest nieskory do modlitwy i nie wypowie nigdy jej słów. Jak bowiem chory nie dźwiga wielkich ciężarów, taki uległy acedii nie będzie spełniał gorliwie Bożego dzieła. Pierwszy bowiem utracił siłę fizyczną, drugi jest zaś pozbawiony mocy duszy. Czyli właśnie to, jakby tutaj ten demon to wszystko uderza, tak paraliżuje ducha ludzkiego, paraliżuje tę duszę, jakby powoduje niemożność zrobienia czegokolwiek. I człowiek wtedy się skupia na tym, że nic nie może zrobić, ale nie mogąc nic zrobić, nic nie robi, nie? Po prostu jakby siedzi w takim zamkniętym kole. Źle się z tym czuje, chce uciec gdzieś, nie? Napawa się takim obrzydzeniem do miejsca, w którym się znajduje. To jest klatka, tu jest ciasno, ja się tu źle czuję. Nie? Po prostu. I tak jakby to tutaj można było określić. I w tym, tak w codziennym życiu pojawia się uczucie obrzydzenia, znużenia, zniechęcenia do wszystkiego, co się robi, włącznie z wysiłkiem duchowym, który wydaje się jałowy i bezużyteczny. Nie? Najczęściej zadawane pytania też je słyszałem niejednokrotnie. Po co to wszystko, co robię? Nie? Czy warto to robić po prostu? Tak się wtedy człowiek zaczyna zastanawiać. I w takich warunkach to znużenie samo narzuca się jako miażdżąca nas siła. Znużenie. I takie znudzenie też. Nie? Znudzenie wszystkim, wyrażające się w ziewaniu, które towarzyszy zaczynaniu jakiegokolwiek zajęcia. Nie? W ciągłym włóczeniu się o jednego miejsca do drugiego, nie? W tym, że nie wiemy, co zrobić, a więc z braku przekonań, które pozwoliłyby pokonać ogarniającą nas pustkę. Macie pewnie gdzieś tam, jak w akademiku mieszkacie, gigusiów takich, którzy chodzą
od pokoju do pokoju nic nie robiąc, nie? To zawracają głowę, uciekają gdzieś, ciągle ich nosi gdzieś tak. Chociaż nie wiem, czy tam się gdzieś tak jeszcze teraz odwiedza kogoś. No. Teraz są tacy ludzie, którzy nie usiedzą na miejscu, ich nosi, nie? Ale nie tylko dlatego, że są tacy właśnie, jakby to powiedzieć, tacy żywi, żwawi, tak? Ale dlatego, że właśnie też nie wiedzą, co z sobą zrobić. Niby mają coś robić, ale do końca tego nie robią. Nie wiedzą, jak i co, nie? I to jest właśnie to. I acedia prowadzi rzeczywiście do takiego swoistego piekła. Relacje stają się frustrujące. Tam, gdzie byliśmy dziećmi, czujemy się niewolnikami. Niegdysiejsza miłość jawi się nam jako pułapka. A jednak w tej sytuacji domagamy się jasności co do samych siebie i do takiej jasności, jakiej nigdy wcześniej nie mieliśmy. Co jest ze mną? Co się dzieje? Kim ja tak naprawdę jestem? Co ja tak naprawdę robię? Nie? I człowiek chce wiedzieć, ale nie potrafi tego w jakimś sensie ogarnąć. Nie? I kogo najłatwiej zaatakuje acedia? Kogoś, kto ma słabego ducha. Nie? Małego, słabego ducha i kogoś, kto ma ciasne horyzonty. I w konsekwencji taki człowiek jest niezdolny do posiadania szerszych zainteresowań, prowadzenia dialogu z innymi, a to przecież nadaje życiu smak. Nie? Człowiek, który cierpi na acedię, chcąc uniknąć zrobienia tego, czego od niego się wymaga, to znaczy wykonania dobrze tego, co powinien zrobić, wynajduje sobie różne wymówki. Chce robić inne rzeczy, takie, które jego zdaniem należą do jego kompetencji lub mu odpowiadają. I na 100% zawsze te rzeczy są różne od tych, jakie w tym momencie powinien robić. Nie? A niektórzy zauważają, że acedia jest też obecna w niewłaściwych relacjach, a więc we wszystkich złych namiętnościach, ponieważ zapuszcza swe korzenie w egoistycznym ukochaniu samego siebie. Ja zwrócony ku sobie nie może nawiązywać autentycznych, dobrych, zdrowych relacji. Dlatego Paweł pisze, chociażby w drugim liście do Tymoteusza, że miłujący siebie nie mogą być miłującymi Boga. Nie? I teraz myślę, że co jest grane? Jak sobie z tą acedią radzić? No, myślę, że to, co wam powiedziałem, to są pewne symptomy. Tu można rozpoznawać te kwestie. Nie? Bo czasem to właśnie nie jest depresja, to nie jest zwykłe lenistwo czasami, takie pogłębiające się stany. Naprawdę, to trzeba na to też zwrócić uwagę. Nie? I można powiedzieć, ja tu się zgadzam z tym, co tam też na początku powiedziałem, przytaczając tutaj właśnie autora tej książki, że to jest dzisiaj choroba, która rozwala wiele społeczeństw. Nie? I co się dzieje, że tak jak mnisi gdzieś, bo się mówi o acedii też, że ona dotyka ludzi, którzy no właśnie mają kryzys wieku średniego także. Nie? Tu mówiący te słowa, no właśnie w tym wieku średnim się znajduje. Być może też tak jest. Nie? Ale chodzi o to, że to tak jest, że już coraz młodszych ludzi dotyka ta acedia. Nie? Coraz młodszych ludzi. Uczniów, studentów, nie takich młodych ludzi. A walkę z acedią w mniejszym stopniu niż inne można prowadzić przy użyciu ogólnych narzędzi. W mniejszym stopniu. Ponieważ kiedy jesteśmy pogrążeni w tym stanie, trudno jest uciekać się do z góry określonych środków. Trudno, naprawdę. Jan Kasjan, nazywając acydię lenistwem, sugerował, by przeciwstawiać się jej głównie poprzez podejmowanie zdrowej i odpowiedniej do możliwości pracy. Słuchajcie, to jest właśnie też jakieś lekarstwo na lenistwo. Podejmuję wysiłek, podejmuję jakąś pracę odpowiednią dla mnie, zdrowej i odpowiedniej dla mnie pracy. O co tu chodzi? Chodzi tu o jedną rzecz. O to, żeby się nauczyć poświęcenia się swoim obecnym zajęciom z troską, uwagą i słuszną miarą. Nie? To jest o to, by się tego nauczyć. Bardzo fajne zdanie Ewagriusza. Wyznacz sobie miarę w każdym dziele i wcześniej nie odstępuj, póki jej nie wypełnisz. Tej miary. Wyznacz sobie miarę w każdym dziele i wcześniej jej nie odstępuj, póki jej nie wypełnisz. Nie, nie rzucać się z motyką na słońce. Nie podejmować wielkich, nie wiadomo jak, zadań. Nie, bo się sfrustrujesz, bo się zniechęcisz. Poznać siebie, poznać swoją miarę i tego się, za to się brać, tego się podejmować. Nie? I to jest właśnie tak. Ale pierwszym krokiem powinno być rozpoznanie acedii i nazwanie jej po imieniu. Bo kiedy człowiek o tym wie, kiedy jest mocny tą świadomością, nie może zdezerterować z pola walki. Nie może myśleć, że sobie nie poradzi,
i stale odkładać na jutro konfrontację z atakami Asyrii. Jeżeli poznam, że coś jest nie tak, że coś się tam gdzieś dzieje, bo w tym takim stanie będącym w Asyrii, nieuświadomionym, no to człowiek, a jutro zrobię, później to tam jeszcze ogarnę, poradzę sobie kiedyś i tak dalej. A kiedy to pozna, kiedy widzi, że akurat to mi dokucza, to wtedy nie można tego pola opuścić, nie? I nie zachwieje się ten, kto nauczył się, to sobie dobrze, mili młodzi ludzie, zapamiętajcie, kto nauczył się pielęgnować bogate życie wewnętrzne, bogate życie duchowe, nie? Zauważcie, że dzisiaj nasze społeczeństwo jest chore na acedię w tym sensie, że dzisiaj jest, dominuje ktoś taki jak hiperaktywny leniuch. Nie? Nie robi tego, co do niego należy. Nie robi tego, co jest najwłaściwsze, ale wszystko inne by zrobił. Nie? Lenistwo go tak zżywa. To jest hiperaktywny leniuch. Myślę, że właśnie na tym to też polega, popatrz, że taki przeciętny człowiek nie jest już zdolny do mieszkania u siebie, przebywania po prostu w swoim pokoju, w samotności. Nie jest zdolny właśnie do przyjmowania, odczytywania tego, co się rodzi w jego głębi, rozeznawania własnego pragnienia, bo żyje płytko. I to jest właśnie rozbieganie, zalatanie takie, hiperaktywny leniuch. Cały dzień przebiega, przełazi coś, a nic konkretnego nie zrobił, nie? Napracowałem się zmęczony, ale nic nie zrobiłem. I tutaj właśnie o to chodzi. I tutaj myślę, że jest na tym poziomie niezachwianego i głębokiego życia wewnętrznego chrześcijanie muszą się zmierzyć z decydującymi pytaniami. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? To jest 2 Koryntian 13:5. Chrystus jest w nas, jesteśmy właśnie, do Niego należymy. I myślę, że rozpoznanie tu Chrystusa w sobie prowadzi do uczynienia ze swojej osoby codziennego miejsca obecności Pana. Codziennego miejsca obecności Pana. I sugestie ojców jeszcze do pokonania demona Asyrii wiążą się z czuwaniem i rozeznawaniem własnej woli. Przywoływaniem imienia Jezus, to jest właśnie to, wzywam Jezusa na pomoc i zażyłość z Pismem Świętym. Jeszcze raz powtórzę, ojcowie mówią, trzeba czuwać, trzeba rozeznawać własną wolę, rozeznawać to, czego pragnę, swoje pragnienia, trzeba znać swoją głębię, swoje serce poznawać, trzeba po prostu wzywać często imienia Jezus i mieć w zażyłości, być w zażyłości ze Słowem Bożym. Nie? Idąc dalej tym torem, można powiedzieć, że najlepszym lekarstwem też pozostaje Eucharystia. Jako praktykowanie dziękczynienia, jako relacja z rzeczami będącymi darem Boga. To jest właśnie ważne. Bo acedia jest rzeczywiście dokładnym jej zaprzeczeniem. Jest zaprzeczeniem ducha dziękczynienia, a ktoś, kto cierpi na acedię, nie potrafi uchwycić związku z przestrzenią i sensu rzeczy. Żyje w niezdolności do zdumienia się pięknem, miłością, a więc niezdolności do dziękczynienia. Nic go nie cieszy. Nie ma za co dziękować nawet, nie? To jest to. I Eucharystia jest tutaj bardzo ważna. I nie ma co też, nie można w końcu zapominać, że po stoczeniu i wygraniu tej walki w naszym sercu zapanuje pokój, zapanuje radość. Tak właśnie to jest to. Za tą pułapką acedii kryje się właśnie prawdziwa możliwość życia pełnego sensu. Tego życia, w którym doświadcza się, że wszystko warto, jeśli duch nie jest mały. Więc myślę, że ważne by było tutaj tak dla nas, tak konkretnie, wiecie, jakby rozszerzać przestrzeń tego naszego ducha, nie? Nie być małodusznym, być wielkodusznym. Trzeba było właśnie gdzieś tam zacząć mieć te swoje poglądy, zacząć no po prostu też się angażować, przezwyciężać to swoje lenistwo. Trzeba było spojrzeć na to naprawdę, czy akurat nie jestem taki rozbiegany, czy umiem się skupić, skoncentrować, czy nie jestem tym hiperaktywnym leniuchem, nie? Tak. Wszystko i nic zasadniczo, nie? No i wreszcie właśnie myślę, że mieć te horyzonty, czytać to Pismo Święte, czytać też coś oprócz jeszcze jakichś skryptów i tak dalej, nie? Mieć to doświadczenie też obcowania ze Słowem. O, powiedziałem słowo obcowanie. Kapłan się nie spotyka, tylko obcuje.
To jest właśnie, myślę, ważne i istotne. To jest to. Może ktoś z was tam gdzieś zobaczył jakieś symptomy tej acedii u siebie i jakoś tam się gdzieś to dzieje. Może komuś to się udało ponazywać pewne rzeczy. Ale zauważmy, że właśnie ona jest też związana z tym smutkiem. Z tym, że tak jak tu było powiedziane, smutek, którego nie wiadomo, co jest źródłem, nie? Taki ogólnie gdzieś tam ogarniający. Myślę, że na razie tyle, nie ma co już jakoś tak dłużej tego wszystkiego przeciągać. Życzę wam właśnie pokonywania tych swoich słabości. Jeszcze w czerwcu się spotkamy, będzie jeszcze jedno spotkanie. Tym razem to kolejne będzie dotyczyło czegoś takiego jak próżność. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Bóg zapłaci.